Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem Grzegorzem Braunem. Szczęść Boże, Grzegorzu. Daj Boże, kłaniam się Państwu. Grzegorzu, jesteśmy tuż po zlocie pobudki. Tak, który to już? Dziesiąty? Chyba dziewiąty. Zaczęliśmy w 15 roku. Tak, to dziewiąty rok. Dziewiąty rok. Ale z pobudką wyszliśmy, jak najstarsi górale może jeszcze pamiętają, płynnym ruchem wychodząc z kampanii prezydenckiej 2015 roku i pobudka wystartowała. Jeszcze nim ta kampania dobiegła końca, bo zapraszałem do pobudki jeszcze w pierwszym i ostatnim programie, do którego zostałem zaproszony w telewizji reżimowej. Potem to się już więcej nie powtórzyło. Zlot nasz kolejny, doroczny i jednocześnie konferencja tematyczna w polu Mennica, bo jak Państwo mogliście odnotować, jedna z czterech pól. Kościół, szkoła, strzelnica, Mennica. Niektórzy do tego jeszcze dodają Szubienica i Gaśnica, ale ja bym się upierał, że te cztery pola wystarczą, że wszystko jest, powiedzmy, logicznym wnioskiem, jaki można wyciągnąć. W Zgierzu rzeczywiście już po raz kolejny prelegenci, sprawy ważne i ciekawe, pieniądz, finanse, dług, pieniądz dłużny, bankructwo, którego widmo towarzyszy naszemu życiu rodzinnemu i narodowemu. Mhm. O tym była mowa, między innymi. No właśnie. Jeżeli chodzi o sprawy sejmowe, to oczywiście widziałem, że tam próbowałeś interweniować w sprawie sprawozdawcy projektu ustawy przeciwko deprawacji, demoralizacji dzieci i młodzieży przez środowiska mniejszościowe. Nie będziemy tu ich wymieniać, bo to jest taki skrót, który budzi duże, duże zawsze emocje. No i działają algorytmy w sieci, które mogłyby przyciąć albo i wyciąć ten program. Tak, był taki dzień w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu, dzień, na który prezydium Sejmu zwaliło, sypało na stertę wszystkie społeczne projekty, tak? Jeszcze z poprzedniej kadencji społeczne projekty i wśród tych projektów projekt ustawowego okiełznania, wyeliminowania publicznej agitacji, publicznego manifestowania, przywiązania do dewiacji. No i ten projekt, który znamy właśnie już z poprzedniej kadencji, referowany przez panią prezes Kaję Godek i pana prezesa Kasprzaka. I tu jednak moment bezprecedensowy, to znaczy przerwanie wystąpienia sprawozdawcy społecznego projektu ustawy przez marszałka. Marszałka, który z coraz bardziej nieszczerym uśmiechem, który coraz częściej znika z jego oblicza pod ciśnieniem chwili, nerwy dają się we znaki, ten marszałek zaprowadza totalniacki reżim, cenzuruje wystąpienia i posłów, tak bywało w moim przypadku, i właśnie sprawozdawców społecznych, wprowadza poprawność polityczną, wprowadza de facto tak zwaną walkę z mową nienawiści, której projekt ustawowy już tam się podobno szykuje, ale oni już to praktykują. No i to jest rzecz nadzwyczajna. Jednak do tej pory takich rzeczy nie bywało, żeby marszałek tak wprost, tak bezpośrednio stwierdzał, że są słowa, których nie wolno używać, są sformułowania,
które nie mają być wypowiadane. Kiedy dopytywałem, jakie konkretnie, i prosiłem, żeby jeśli już, to z uwagi na fakt, że nieznajomość prawa szkodzi, żeby pan marszałek wystąpił z jakimś projektem załącznika do regulaminu Sejmu, który byłby takim krótkim słownikiem zwrotów, wyrazów, które są zakazane. No oczywiście nic takiego się nie pojawi, bo chodzi o to, żeby wmontować tę cenzurę jako instancję cenzorską wewnętrzną w każdego mówcę, żeby się wszyscy gryźli w język. Z mojego punktu widzenia, jeśli w grę nie wchodzą zwroty, sformułowania powszechnie uważane za obelżywe, no to nie ma żadnej podstawy regulaminowej, ustawowej, konstytucyjnej, żeby ktokolwiek ingerował w wypowiedź dopuszczonego na mównicę sejmową z urzędu posła czy sprawozdawcę społecznego. Posłowie podlegają cenzurze w cudzysłowie i podlegają krytyce i ewentualnej wymianie w rytmie kadencji. I tak być powinno, stąd immunitet, stąd wszystko, co pada z mównicy sejmowej, nie może być podstawą do pozwów, dlatego, że prawo szczęśliwie ciągle jeszcze do tej pory zapewnia posłowi, więc także i sprawozdawcy, powinno zapewniać pewien komfort bezkompromisowego artykułowania też programowych, zajmowania stanowiska politycznego. No ale to właśnie odchodzi do przeszłości za sprawą marszałka Hołowni. Jakże tutaj krytykować propagandę dewiacji, jeżeli ma być zakazane publiczne referowanie faktów statystycznych, medycznych, socjologicznych faktów i statystyk. Które, no cóż, po prostu obrazują dowodnie to, z jak bardzo niebezpiecznym procederem mamy do czynienia. To nie jest bynajmniej niszczenie tylko własnego życia. To nie jest szkodzenie tylko sobie na ciele, duszy i umyśle. To jest groźne społecznie i groźne aż do wymiaru kryminalnego, jak właśnie argumentował pan Krzysztof Kasprzak, jak z godną podziwu konsekwencją starał się te fakty prezentować na wybranych przykładach. Ekstrawagancja, hołdowanie niekonwencjonalnym zachowaniom, na przykład w życiu seksualnym, ma statystycznie konsekwencje, nadreprezentatywnie częste konsekwencje fatalne dla życia innych ludzi. Szczególnie jest to drastyczne, jeśli tymi innymi ludźmi są dzieci, są nieletni, małoletni. I co do tego nie ma wątpliwości, że propaganda dewiacji jest propagowaniem zachowań groźnych dla samych delikwentów, ale to Bóg z nimi. Warto, żeby o tym wiedzieli, ale jeśli są dorośli, to każdy chcącemu nie dzieje się krzywda. Natomiast cała bieda w tym, że to jest groźne dla otoczenia. To jest groźne dla otoczenia i w Polsce, no, kto tego jeszcze nie zauważył, czas najwyższy zauważyć, że chodzi o stworzenie atmosfery przyzwolenia, a zatem utrudnienia rodzicom, opiekunom pełnienia ich obowiązków. Dlatego, że jeżeli wprowadzamy tęczowe piątki w przedszkolach i bardzo często rodzice dowiadują się o tym po fakcie, no to gdzie jest ta granica, której nie można przekroczyć? Ta granica się przesuwa i w związku z tym pojawia się szersza przestrzeń przyzwolenia, niekaralności i nawet nie braku ryzyka jakiegokolwiek ostracyzmu społecznego wobec predatorów, drapieżników, którzy tym się właśnie zajmują, że polują na niewinność i bezbronność. Mhm.
No właśnie, chciałem spytać, bo kilka tygodni temu ważną, dla ciebie chyba najważniejszą sprawą były te głosowania w kilku sprawach uchylenia immunitetu. Czy to ma jakieś dalsze konsekwencje? Po tym, jeżeli się te sprawy rzeczywiście odbędą gdzieś tam w sądzie, ten immunitet będzie już całkowicie w 100% wykonywalny, tak? Bo na razie on dotyczy tych konkretnych spraw. Tak, precyzuję. Nie ma czegoś takiego jak odebranie, zdjęcie immunitetu. Immunitet podlega uchyleniu do konkretnej sprawy. I otóż ja to ćwiczyłem już w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy w sprawach o niezamaskowanie i także w jednym przypadku to... Parkowanie prawda, chyba. To wykroczenie w ruchu drogowym, czyli objechanie zapory, która wyrosła na drodze naszej manifestacji. Mhm. W latach ubiegłych taki był moment. No więc pretekst ewidentny, uchylono mi ten immunitet i potem nawet nikt nie wezwał mnie, żeby mi przedstawić zarzut. Mhm. Więc proszę zobaczyć, jaka nieadekwatność całej tej procedury. Komisja Sejmowa, Wysoka Izba proceduje, głosuje gremialnie, oczywiście wszyscy za uchyleniem immunitetu. I to w sprawie na tyle błahej, że nawet się tym nikt... I nawet prokurator mnie nie wzywa. No ja się nie dopominam, ale jestem do dyspozycji. Tak? Otóż tym razem... Analogia. Oczywiście bez porównania większy kaliber miała nagonka prowadzona od grudnia. Mhm. Bardzo intensywnie przez miesiąc, wciąż trwająca, niezakończona nagonka, odsądzanie mnie od czci, wiary, posądzanie o jakieś rasistowskie motywacje, zupełnie chybione, posądzanie mnie o jakieś przestępcze inklinacje i skutki moich działań. Nic takiego nie znalazło potwierdzenia, uwaga, nawet w tych zarzutach, które prokuratura nadesłała do Sejmu. Prokuratura przysłała takie mydło i powidło, składankę, 7 zarzutów, 4 przypadki. No, można powiedzieć taki skromny przegląd moich interwencji poselskich, czy tych najistotniejszych, no jeszcze parę innych by się tam znalazło, no ale te wybrał sobie prokurator, choinka tęczowo-eurokołchozowa, mikrofon, czyli mienie w Warszawie niemieckie, tak, które uległo uszkodzeniu. Kilka też tygrysów zostało zniszczonych w Warszawie. No właśnie, tak, też można by o to domagać się za to odszkodowań. Co tam jeszcze było? Szumowski pijak ucieka na wezwanie pracowników Narodowego Centrum Kardiologii, którzy podlegali mobbingowi i naciskom, żeby się szprycowali. No i wreszcie czwarta rzecz, czyli świecznik, czyli talmudyczna, groteskowa impreza. Groteskowa, bo o charakterze właśnie czy religijnym istotnie, czy może jednak bardziej politycznym. No i z tego 7 zarzutów ekspresowo procedowane. Tam w ciągu jednego dnia na szczytach władzy pisma w 3 różnych kierunkach zdążały obrócić, żeby tylko jak najszybciej to zrobić. Po czym nagle tempo uległo zwolnieniu. Immunitet uchylony, ale znowu żaden prokurator mnie nie wzywa, żeby mi przedstawić zarzuty, więc szanowny panie prokuratorze, czekam z ciekawością, dlatego że te zarzuty, które zostały nadesłane do Sejmu, są zbudowane między innymi wytnij wklej z zeznań fałszywie
świadczących przeciwko mnie. I to, że fałszywie świadczących, no to da się wykazać, konfrontując właśnie zdania, które prokurator przedstawił Sejmowi, wziął za dobrą monetę i przedstawił Sejmowi jako podstawę zarzutu, konfrontując to nie z moim słowem, bo to byłoby słowo przeciw słowu, tylko z nagraniem audio, wideo. Są świadkowie, są liczne nagrania, więc zobaczymy, jak to będzie. Ciekawa rzecz, gdyby prokurator chciał tymczasem jakoś doszedł do wniosków bardziej właściwych, mógłby te zarzuty korygować. Tylko pytanie, czy wtedy procedura uchylania immunitetu nie będzie musiała być ponowiona, no bo immunitet został uchylony na podstawie tych zarzutów, a nie innych, prawda? Zarzutów, w których mowa jest o tym, że na przykład gdzieś tam się przedarłem, gdy tymczasem nagranie filmowe pokazuje, że było zgoła inaczej, albo mowa jest o tym, że kogoś napadłem, gdy tymczasem nagranie pokazuje, że było wręcz odwrotnie. To ciekawa sytuacja. Ona w mojej sytuacji politycznej niczego nie zmienia. Niczego nie zmienia. To, że nie jestem noszony na rękach i oklaskiwany w Wysokiej Izbie, no to chyba jest ewidentne i nie po to tam się wybierałem, żeby było inaczej, więc zobaczymy, jak to będzie. Sprawa może zmierzać w różnych wariantach, albo do tego, żeby stała się pożeraczem czasu, jeżeli bym miał większą ilość czasu spędzać w prokuraturze, potem w sądach, albo też zmierza do tego, żeby właśnie wisiała i nie spadała. Zobaczymy. Zdjęcie immunitetu, szanowni państwo, to też... Właśnie, zdjęcie. Powiedziałem, że nie ma czegoś takiego jak zdjęcie. Może w wyniku zapadnięcia wyroku sądowego z oskarżenia w sprawie karnej, jeśli zapadnie wyrok opiewający na między innymi karę pozbawienia wolności, to wówczas oznacza, że z mocy prawa miałbym stać się niezdolnym do ubiegania się o mandat poselski, a uzus jest taki, że może nawet i do pełnienia mandatu. No i to zresztą ciekawostka, że wprowadzono takie uzupełnienie do ustawy na użytek Andrzeja Leppera. Na użytek Andrzeja Leppera wprowadzili to koledzy, koleżanki posłów, eksposłów Kamińskiego i Wąsika. No i teraz to, co oni wypichcili, ta pałka na Leppera, to tym sami zostali uderzeni po głowie. Jeśli by to miało nastąpić w moim przypadku, no to, szanowni państwo, znowu nie przeceniajmy mandatu poselskiego, nie byłoby to zamknięcie drogi, tylko otwarcie jakiejś innej. Tak bym powiedział. A jeszcze czuję się w obowiązku wrócić do tego poprzedniego punktu, czyli ustawa przeciwko agitacji, propagandzie, dewiacji. Ważna rzecz, bo niektórzy podnoszą, że to jest ustawa, to jest projekt ustawy społeczny, który by godził w konstytucyjną wolność zgromadzeń. No, szanowni państwo, różne są konstytucyjne wolności, wartości i obowiązki i prawo, a także nasze indywidualne sumienie musi je ważyć. Ja chciałbym przesunąć akcent na drugą stronę. To jest ustawa, która ma zapobiegać godzeniu w również konstytucyjne prawa rodzicielskie. Prawa rodziców do tego, żeby kontrolować proces wychowawczy, formacyjny, edukacyjny swoich dzieci i dwa, w prawa samych dzieci. Artykuł 72 Konstytucji stwierdza bardzo dobitnie, że każdy ma prawo upominać się
o to, by dzieci nie były obiektem ataku, zagrożeń wielorakich, i wśród tych zagrożeń w Konstytucji wymieniona jest demoralizacja. Każdy z nas ma, no to dla cywilizowanego człowieka to jest taka oczywista oczywistość, ale w prawie kodeksowym, tym prawie właśnie demokratycznym, te wszystkie rzeczy są doprowadzane do takiego absurdu, że nawet i oczywistości trzeba stwierdzać. No ale dobrze, jest ta konstytucja i tam właśnie stwierdza się ta oczywistość, że każdy ma prawo upominać się o to, żeby dzieci nie były demoralizowane. No i autorzy społecznego projektu o to właśnie się upominają. A że są demoralizowane, no to właśnie za pomocą rozmaitych parad, rozmaitych programów niby edukacyjnych, że są oswajane z demoralizacją, no to właśnie spierajmy się, ale na bazie faktów. Takie są właśnie fakty, że na warszawskich paradach równości, tak to się u nich nazywa, przeciągają ulicami miasta między innymi wielkie lawety, samochody z emblematem motylka, który, jak się doczytałem, wertując internet przed tym punktem w harmonogramie, to o tym, że motylek jest międzynarodowym znakiem rozpoznawczym pedofilii, to o tym pisały kiedyś, o ironio, nawet wysokie obcasy Gazety Wyborczej. Ale to było parę lat temu. Teraz postępu są bardzo szybkie. Rewolucja wyciąga rękę po nasze dzieci bardzo energicznie i nie należy oporu przeciwko temu mieszać ze sprawą wolności publikacji czy ekspresji, czy manifestacji politycznych. Wspomniałeś o sprawie Kamińskiego i Wąsika, którzy wprowadzali pewne rozwiązania prawne czy pseudoprawne przeciwko Lepperowi sami. No zmontowali prowokację. No właśnie. Jak oceniasz z perspektywy czasu? W zasadzie ta sprawa cały czas trwa, ale kto w tej sprawie jest zwycięzcą, a kto pokonany? Przegrany. No, o świętej pamięci Lepperze można melodramatycznie można westchnąć, że odnosi właśnie wielkie zwycięstwo z zagrobu. Wielka szkoda, że z zagrobu. Pomyślmy, jakże odmiennie wyglądałoby, jak innym torem biegłoby polskie życie polityczne, gdyby Andrzej Lepper żył, a miał szansę, prawda? Statystyczne, pełne szanse. Natomiast to, co teraz, no... Nic w historii się nie powtarza inaczej niż jako groteska, niż jako farsa. Cała ta akcja, no każdy ma takich bohaterów, na jakich się zasłużył. To, że Zjednoczona Łże-Prawica integrowała się w ostatnich tygodniach i miesiącach wokół tych dwóch postaci ludzi odpowiedzialnych za totalniackie praktyki i za totalniackie i łajdackie działania i zaniechania w polskim życiu publicznym, to jest pewna w tym gorzka ironia. No takich mają bohaterów. Być może doprowadzi to, już może prowadzi, przyspiesza erozję wewnętrzną obozu Zjednoczonej Łże-Prawicy, no bo jednak tam ludzie odkrywają, że jako szefowie bezpieki ci panowie działali prawem i lewem i zaiste nie mając względu na osoby, co samo w sobie nie byłoby niczym nagannym, prawda? Bezpieka właśnie byłoby dziwne, gdyby nie podsłuchiwała ludzi własnego obozu, no ale sprawa Leppera pokazuje, że to są ludzie, którzy rościli sobie prawo do ustanawiania standardów prawnych. To znaczy rościli sobie pretensje do decydowania o tym, co wolno, czego nie wolno, a im wszystko wolno.
jako ludzie mający siebie samych za wzorzec patriotyzmu, stali na stanowisku, że wszystkie chwyty dozwolone. No a z drugiej strony, zamordyści pandemiczni, a z trzeciej strony podżegacze wojenni. Przypominam, że jeździł Kamiński chyba do Lwowa, a może i dalej, jakąś tam szablę wręczał w imieniu polskiej policji jako minister spraw wewnętrznych i administracji. Ale granatnika nie dostał. No, tutaj drugą stronę. Tu są też różne treści na mieście co do tego, kto w rzeczywistości ten granatnik tam odpalił. Kto ten granatnik odpalił i być może właśnie ekskomendant główny policji w rzeczywistości nie postąpił tak nierozważnie, a być może wziął na siebie odpowiedzialność za coś, czego dopuścili się jacyś jego przełożeni. Może nie wiem. W każdym razie tworzenie sytuacji, w której postaci Kamińskiego i Wąsika stają się jakimiś pomnikowymi postaciami, a ich sprawa staje się probierzem wolności i demokracji w Polsce, no to jest tak groteskowe nieporozumienie, że aż śmiech, tak? Kamiński, Wąsik jako, nie wiem, Sacco i Vanzetti, tak? Ofiary reżimu tuskowego. Wart Pac Pałac. Mhm. No właśnie. Ja wyrażałem nadzieję publicznie na to, że tam wreszcie ktoś jednak kogoś weźmie i zamknie. I jak w finale policji Mrożka, policja sama się wyaresztuje i reżim może upadnie. Ważne mi się w tym wydawało to, że jest szansa na odejście od tej głównej zasady ustrojowej, czyli imperatywu Michalkiewicza. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Złamanie tego paktu niepisanego na pewno otwierałoby drogę do jakiegoś ruchu w interesie. Ten ruch okazał się na razie pozorny. Obydwaj już z wolnej stopy, tak, mogą funkcjonować. A tymczasem zachodzą poważne zmiany. Towarzysze amerykańscy, którzy być może zwijają, no może nie chorągiewkę, ale na pewno redukują swoje zasoby bezpośrednio kontrolowane na kontynencie europejskim, przekazują Europę Środkową Niemcom. No i pytanie, czy zanim ta tranzycja się ujawni, tranzycja władzy na kontynencie europejskim poprzez wycofanie bezpośredniego zarządzania przez hegemona amerykańskiego, zanim to się ujawni, czy nie nastąpi jakaś prowokacja wojenna. No tutaj widać, że jest dużo chętnych, żeby na tę wojnę kogo? No nas przede wszystkim posłać. Dużo chętnych, gazety niemieckie niejako wystawiają piłeczkę Moskalom. Otwiera się pole do prowokacji. Jakaś kolejna rakieta w Przewodowie czy pod Bydgoszczą. Jakaś prowokacja gliwicka. A któż to potem sprawdzi? Tak? A jak jeszcze zostanie przeprowadzona spektakularna manifestacja indolencji aktualnej władzy, czy w ogóle władzy systemu bezpieczeństwa, obronności, zarządzania kryzysowego w Polsce, no to pytanie, jak to wszystko przeżyjemy i czy Polska przeżyje to w jednym kawałku. To jest optymiści swój optymizm bazują na tym, że w Europie tak naprawdę nikt nie jest zdolny do prowadzenia wojny pełnoskalowej. Więc, że i tak wszystko zakończy się
wesołym oberkiem i właśnie Niemcy przejmą sterowanie, a nawet i oni nie mogą pójść na wojnę, skoro nie są w stanie doprowadzić do stanu używalności chyba nawet 200 czołgów. Po tym, co pojechało na Ukrainę, to Ukraina jest jedynym uzbrojonym po zęby ciągle jeszcze, może spróchniałe, może lekko powybijane, ale zęby. Drugim państwem jest Polska. Państwem, które coś tam jeszcze ma, tak, zdolnego do działań bojowych, no ale oczywiście dalece za mało, żeby myśleć o... I to z kolei dobra wiadomość, żeby myśleć o realizacji scenariuszy, groteskowo imperialnych scenariuszy, które były pośrednio czy bezpośrednio snute przez podżegaczy wojennych w ostatnich 2 latach. Ale jesteśmy przy temacie Ukrainy. Warto zauważyć, że zmiana naczelnego dowódcy armii ukraińskiej idzie w kierunku, że w miejsce generała Załużnego przychodzi generał, którego zdaje się mama nadal mieszka na terenie Rosji. On jest w ogóle tam, stamtąd się wywodzi, czyli no jest Ukraińcem jak gdyby... z odzysku, w sensie poradzieckim. No jest, tak, on jest jeszcze sowieckim Ukraińcem i sowieckim wojskowym. I zdaje się, że to, jeśli idzie o doktrynę dowodzenia, to jest dziedzictwo marszałka Żukowa, czyli maszynka do mielenia mięsa. I zdaje się, że na tym polega ta zmiana. I no, takie są atuty tego nowego dowódcy, że on będzie miał jeszcze mniej skrupułów, wpychając do maszynki do mielenia mięsa kolejne zaciągi. A jak te zaciągi są prowadzone, no to widzimy, oglądamy, słyszymy. Skoro poważnie nawet podejmują to warszawscy politycy, to że tutaj będą łapanki na dezerterów i będziemy ich przekazywać do maszynki do mielenia mięsa na Ukrainę. Tak czy inaczej tam się kończą zasoby. Zasoby ludzkie, sprzętowe, amunicyjne. Z Polski amunicja, mówił o tym Andrzej Zapałowski, publicznie zwraca uwagę na to, że na przykład rezerwy amunicji w policji są niedostateczne. I mówię o tym dlatego, że to już jest sprawą publiczną, to nie jest ujawnianie żadnych danych wrażliwych. No i jeżeli ktoś chciałby jeszcze bardziej Polsce wykręcić ręce, no to wystarczy te ręce wkręcić w tę samą maszynkę. I notujcie Państwo głosy tych, którzy o tym mówią z entuzjazmem, którzy się dzisiaj jeszcze potrafią dopominać tego, żeby Polska się bardziej zaangażowała w wojnę ukraińską. Czego oni chcą? Czego oni chcą? Chcą przeniesienia działań wojennych na terytorium Polski, czy chcą przeniesienia polskiej żywej siły bojowej, polskiego żołnierza na Ukrainę? Czego chcą? Jedno i drugie to są zamiary zbrodnicze. Czy też uważasz, że ewentualna wygrana Donalda Trumpa pomoże w zakończeniu tego konfliktu, ponieważ już Republikanie nie chcą finansować tej wojny, łączą to z innymi problemami, na przykład z problemem migracyjnym na południowej granicy w Teksasie z Meksykiem. No tak, no zwracaj uwagę na to, jak to jest, że Imperium Amerykańskie ma zasoby, siły, finanse, żeby bronić granic innych państw, a nie broni własnej. No i jest obietnica Donalda Trumpa. Jak zostanę prezydentem, jak odzyskam prezydenturę, ta wojna skończy się w 24 godziny. To jest
dla ludzkości dobra wiadomość. Pytanie, czy to jest dobra wiadomość dla Polski, zważywszy, że pan Donald Trump również przejawiał wobec Polski typowy dla prawdziwych imperialistów, jakby to powiedzieć, no brak skrupułów, nonszalancję. Warto sobie odsłuchać tego przemówienie na Placu Krasińskich sprzed lat. To przemówienie, którego ghostwriterem przynajmniej w części był profesor Marek Chodakiewicz. No, z wszystkich nazw własnych, jakie dając znak w tym przemówieniu, że zapoznał się w ogólnym zarysie z historią Powstania Warszawskiego, mówca Donald Trump, z wszystkich nazw własnych, z największym naciskiem wypowiadał nazwę Aleje Jerozolimskie. Aleje Jerozolimskie. No i to było znaczące. Fakt, że córka pana prezydenta była wraz ze swym mężem życzliwym sponsorem synagogi Chabad Lubavitch w Waszyngtonie. No czy tylko jest pewną taktyką czysto polityczną, czy też może jednak przekłada się na strategię. I czy jest wyrazem głębszego pomieszania serc i umysłów. Ja myślę tak, że wycofanie się Ameryki z kontynentu europejskiego, to polityczne wycofanie się, w naturalny sposób, oczywisty, automatyczny, oznacza scedowanie przez Amerykanów prawa, obowiązku zarządzania Europą Środkową. Oczywiście na Niemców. Niemcy mają mieć amerykańską licencję na to, żeby tutaj pilnować porządku. Jak Niemcy mają pilnować porządku, jeżeli nie dojdą do ładu z Moskalami? No muszą dojść, a po czyim trupie? Oczywiście po naszym. No i jest zbrodniczym działaniem i zaniechaniem ludzi, którzy mieli władzę, mieli ten złoty róg w ostatnich dekadach, że zostaliśmy tak szczelnie wyizolowani, że nie było nas chociażby przy stole w rokowaniach mińskich dotyczących Ukrainy. Byli tam wszyscy, ale nie było Polski. Polska ma być płatnikiem, Polska ma być żyrantem, Polska ma być zapleczem, Polska ma być pokładem, z którego się czerpie w nieskończoność i bezpiecznym azylem, ale nie ma być beneficjentem. Przypomnijmy, że bo w ostatnich dniach znowu było sporo mowy o odbudowywaniu Ukrainy. No przecież tych już 2 lata temu, w pierwszym roku wojny zaraz, była taka konferencja w Szwajcarii i tam chyba premier Ukrainy pokazywał taką mapę, co kto tam będzie odbudowywał. Dokąd są zapraszani, gdzie są mile widziani sojusznicy. Polacy i Włosi w Donbasie. Polacy i Włosi w Donbasie. Czyli wojsko polskie miałoby najpierw pojechać tam, odwojować ten Donbas na Moskalach, a potem sobie go możemy odbudowywać. No, jeśli dołożymy do tego inwektywy, których nie szczędzą Polakom, polskim rolnikom, drogowcom, kierowcom protestującym, nie szczędzą ministrowie ukraińscy. No mamy do czynienia z państwem po stronie ukraińskiej, z państwem upadłym i wrogim. Banderyzm pozostaje tam oczywiście z woli Anglosasów. Z woli Anglosasów, którzy na to postawili. Banderyzm pozostaje jedynym wzorcem patriotyzmu. A w tym kontekście ambasador Ukrainy w Warszawie ogłasza, że przed końcem marca ma się tutaj odbyć połączone posiedzenie rządów Polski i Ukrainy.
Tak, to z minionego tygodnia wiadomość i też jakże charakterystyczne, że informuje nas o tym Ukrainiec w Warszawie, a nie kto inny. Jak można by wykorzystać to okno możliwości? No, jeśli już sprawy zaszły tak daleko, no powinniśmy zamiast wzywać do tego, żeby się tam Zachód zbroił na wojnę z Moskalami. Jak słyszę to w ostatnich dniach, pani wiceminister spraw zagranicznych, gdzieś tam słyszę w radio, jak mówi, że no najważniejsze, żeby Niemcy odbudowały swoją armię. No, tego sobie życzy polski polityk, żeby Niemcy jak najszybciej odbudowały swoją armię? To są nasze horyzonty. Trzeba korzystać z tego, że jednak właśnie jakieś u nas przebudzenie świadomości patriotycznej w tym wymiarze militarnym, bezpieczeństwa, obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego i konieczności budowy armii, że to nastąpiło. I to jest plus dodatni tych wszystkich nieszczęść. Sztuka polegać powinna na tym, żebyśmy z tym naszym aspirującym do odbudowy potencjałem wojskowym, żebyśmy się nie dali posadzić na lewe sanki i posłać na wojnę, prawda? Ale jeżeli nam się uda nie pójść na wojnę i nie dać się, jeśli uda nam się nie dać wepchnąć do maszynki, do mielenia mięsa, no to tak, miejmy tę armię jako atut w polityce europejskiej, ponieważ uwaga, ta armia może się za chwilę przydać wcale nie na wschodzie. Na wschodzie oczywiście potrzebny jest argument odstraszania. Argument odstraszania wobec tych, którzy zbyt braliby sobie do serca neostalinowski wykład historii, którym nas uraczył prezydent Putin w ostatnich dniach, prawda? Geneza II wojny światowej, no Polska jako podżegacz, prawda? No nie, no jednak właśnie to Rosja komunistyczna, Rosja bolszewicka, sowiecka idzie na tę drugą wojnę światową, a to, że zbudowali potencjał Armii Czerwonej Anglosasi, to, że inżynierowie amerykańscy i amerykańskie patenty, a że to właśnie na poczet tej armii większej niż wszystkie inne armie świata razem wzięte trzeba było zagłodzić miliony ludzi, a no to jest osobna historia, prawda? Więc ci, którzy by brali sobie zanadto do serca ten wykład historii, no to trzeba ich trzymać na dystans. Trzeba mieć armię, która nas obroni przed banderowcami. Przed neobanderowcami, dlatego że upadła Ukraina będzie w naturalny sposób szukać sposobu, by powetować klęskę. By dać upust naturalnej frustracji i rozgoryczeniu tych, którzy przeżyli, tych, którzy nie poszli do ziemi. Więc musimy pilnować naszej wschodniej flanki. Mówię to poważnie. Rosja na przykład nie ma roszczeń terytorialnych wobec Polski. Ukraina ma. Ale Wojsko Polskie za chwilę może być bardzo poszukiwanym narzędziem działania politycznego w zachodniej Europie. I jeśli rozpętane zostaną zamieszki i wojny w Zjednoczonych Kalifatach Nadreńskich, czy w zislamizowanej Francji, no to tam już parę lat temu pytali się, stawiali te kwestie publicznie wysocy oficerowie, generałowie armii francuskiej, prawda? Kto zapewni bezpieczeństwo, kiedy przybysze z daleka
doprowadzą do rewolty. W żaden sposób nie identyfikujący się z Europą, Francją, z czymkolwiek, co jest dla nas standardem cywilizacyjnym, kiedy zaczną rościć sobie pretensje do podpalania kraju na większą skalę, bo już to czynią, prawda? I właściwie permanentnie Francja i Niemcy są na granicy takiej rewolty obcoplemieńców, chociaż często obywateli tych państw, tylko że dano im to obywatelstwo, nie oczekując spełniania jakichkolwiek standardów, które by się z tym powinny wiązać. Więc Wojsko Polskie jest nam potrzebne. Chciałbym się przeciwstawić takiemu poglądowi, że takiej recydywie tej błędnej filozofii politycznej epoki schyłkowej, że Polska może sobie zapewnić pokojowe przetrwanie, jeśli tylko będzie dostatecznie ostentacyjnie bezbronna wobec otoczenia. No nie, to otoczenie staje się bardzo niebezpieczne. Z jednej strony dzicy ludzie na wschodzie, mam na myśli dziedziców Donczowa i Bandery, a z drugiej strony dzicy ludzie na zachodzie, którzy nie wiem, czy jakiekolwiek tam mają jakichkolwiek doktrynerów, filozofów politycznych, których czytają, no ale chyba jedynym takim filozofem politycznym, którego wykład sobie biorą do serca, jest Mahomet. I to można powiedzieć, że trudno powiedzieć co gorsze. No a jeżeli byśmy to przetrwali, perspektywy otworzą się szerokie. Tylko przetrwać nie będzie tak łatwo, zwłaszcza że się Polska zwija, co widzimy w danych statystycznych. Za rok ubiegły urodziło się znowu jeszcze mniej Polaków, najmniej od czasu zakończenia II wojny światowej. Więcej umarło, mniej się urodziło. 300 tysięcy plus minus, to jest o... W tej liczbie nie ma urodzonych tutaj ukraińskich dzieci? A nie wiemy tego. Bo niby się w Polsce rodzi jakieś tam tysiące... Dobre pytanie. W każdym razie statystyki obrazują zwijanie interesu upadłego, czyli schodzenie narodu polskiego ze sceny dziejowej, bez wojny, bez okupacji, tylko po prostu przez wielorakie zaniechania. Żeby być, trzeba chcieć być na scenie. No właśnie, tutaj brakuje też pewnej wykładni, pewnej doktryny podbudowanej cywilizacyjnie, filozoficznie, religijnie. Na przykład nikt zdrowomyślący nie jest zwolennikiem wojny, ale nikt też zdrowomyślący nie jest zwolennikiem pacyfizmu. A pojawiają się takie głosy, nawet niedawno pewna pani profesor z Krakowa powiedziała, że Roman Dmowski był pacyfistą i właśnie w ramach... Niemożliwe. Tak. W ramach pacyfizmu należy go jak gdyby naśladować, no prawdopodobnie nie pamiętała tego, że zasiadał w rządzie właśnie w czasie wojny. No tak, a poza tym Polacy w tamtych latach przed wybuchem pierwszej wojny światowej modlili się o wojnę, bo to była jedyna szansa, żeby tylko po właściwej stronie... To osobna historia, bo te właśnie mickiewiczowskie modlitwy trącą też herezją, ale rozumiem, co szanowna redakcja ma na myśli. Tak, nie jesteśmy pacyfistami. Z jednej strony mówią, że Roman Dmowski naczelny w naszej polskiej historii pacyfista, z drugiej strony, że na przykład nie ma czegoś takiego jak wojna sprawiedliwa.
że po prostu że po prostu wojna sprawiedliwa to jest jakiś wymysł kościelny, i trzeba te sprawy związane z tradycją, z nauką katolicką odrzucać. No kto tam nie ma czasu, żeby sięgać do ojców kościoła i do soborów, to niech sięgnie do w pustyni i w puszczy i niech sobie przypomni, jak tam pan Tarkowski swojemu synowi sprezentował. Wręczając, czy oddając na własność sztucer, formułuje te kryteria, prawda? Kiedy wolno go używać, gdyby ktoś zagroził, nie pamiętam dokładnie, nie zacytuję, ale parafraza taka. Taka świecka wykładnia. Ojczyzna albo ukochana kobieta, gdyby znalazły się w stanie zagrożenia, to pal, Stasiu, i o nic nie pytaj. No właśnie, warto się tymi sprawami historycznymi zajmować. Może na zakończenie przypomnę te słowa, które już nie pamiętam, czy w tej książce, chyba tak. Nie, akurat, bo w kilku książkach są twoje jak gdyby krótkie wystąpienia na różne tematy. Jedno z tych wystąpień w tych książkach o II wojnie światowej, kulisach z mapą Gomberga na okładce, jest to zdanie, że zła historia jest matką złej polityki. I tu niestety musimy jak najbardziej poznawać historię Polski, Europy i tak dalej i nie iść w ślady przywołanego tutaj przed chwilą prezydenta Putina, który niestety, nie wiem, czy to były jego wymysły, czy ta słuchawka mu podpowiadała, co ma mówić. Niemniej, no rzeczywiście... Ja nie powątpiewam, że on to mówi z głowy. To notabene imponujący pokaz kondycji. Dwie i pół godziny gadania spod czaszki, nawet jeżeli z jakimś tam wspomaganiem, z jakąś nie zapominajką, nie, to wszystko naprawdę imponujące, ale tym bardziej oczywiście smutne, że nastąpiła recydywa stalinizmu w wykładzie genezy II wojny światowej, że do tego się cofnęliśmy. To potwierdza, jak ważna pozostaje historia II wojny światowej. To potwierdza to, że Władimir Putin mówi o tym, i to tak na dzień dobry w wywiadzie tego kalibru. No, to potwierdza tę oczywistość, że II wojna światowa jest aktem założycielskim wciąż jeszcze istniejącego świata. Ten porządek świata stamtąd się wywodzi. No rzecz w tym, że Władimir Putin i jego generacja nie sięgają do korzeni, z których sami wyrastają. No, ale można powiedzieć z drugiej strony, wielka szkoda, że nie mogą liczyć na adekwatną polemikę. Wielka szkoda, że z równą swadą, a nawet i dezynwolturą momentami, nie poruszają się w przestrzeni historycznej przywódcy innych państw. Od Lenina po Putina. No tak, szkoda, że Władimir Putin najwyraźniej nie ma partnerów. Tak? Z kim on ma rozmawiać o historii? Z Trudeau? Z Macronem? Co oni mieliby do powiedzenia, tak? Co oni mają do powiedzenia? Oni się modlą też w fałszywych kapliczkach, tak? Święto narodowe Francji, doroczne, lipcowe, czyli rocznica dnia, w którym Francja samą siebie obaliła, świat na głowie postawiony. Tam nie ma reasumpcji, tam nie ma autorefleksji. Dlaczego miałaby ona być u Moskali, prawda? W jakimś wyższym stopniu. No oczywiście największy żal, że z polskiej strony nie ma dyskursu. Nie ma dyskursu, nie ma na adekwatnym poziomie i z adekwatną swadą nie ma polemiki, bo oczywiście jakieś połajanki, pochukiwania tam komentatorów i rzeczników, którzy wcale nie są wyposażeni w lepszą wiedzę
historyczną. A raczej gorszą. Niż Włodzimierz Putin. Żal, pewne stracone szanse. Ale ja myślę, że nie okopując się, bo powtarzam, to jest recydywa. W latach 90. w Rosji nastąpiło, przecież no pojawiło się wiele publikacji ciekawych, prawda? No bądź co bądź właśnie przywiezienie listy Katyńskiej do Warszawy. Memoriału. To wtedy właśnie było piękne. To było piękne. To nie było. To stało się z czasem, zostało dofinansowane, nie wątpię, przez Anglosasów, więc stało się autodestrukcyjne. To znaczy poszło dalej w kwestionowanie istnienia Rosji jako takiej, prawda? Właśnie nastąpiło zafałszowanie polegające na utożsamieniu sowietyzmu z Rosją jako taką, a Rosji z moskwicizmem, czego też wykład Putina był egzemplifikacją, prawda? Nie musimy się okopywać na tym poziomie. Wydaje mi się, że jeśli chcemy być w tej grze politycznej, geopolitycznej, no to musimy także i my odrabiać lekcje głębiej. Musimy wciągać i Niemców, i Moskali, i towarzyszy Anglosasów w historię głębszą. W historię głębszą, w jeszcze dawniejsze stulecia, czego notabene Włodzimierz Putin, to bardzo ciekawe, że on zaczął 1000 lat temu, zaczął swoją opowieść. Pokażcie mi innego przywódcę, który będzie zdolny do takiego wspomaganego, czy niewspomaganego, suflowanego, czy nie, takiego przekazu. Widać, że się tym interesuje, że ma swoje zdanie. Nie musimy się z tym jego zdaniem zgadzać w każdym punkcie, ale... No ja polecam, nieskromnie polecam moje stare, ale jare filmy dokumentalne, które oczywiście to tylko i aż filmy dokumentalne. One są tak na dobry początek, na zaciekawienie. Defilada zwycięzców, Marsz Wyzwolicieli, no i Transformacja. 4 części filmu dokumentalnego. Polecam, najuprzejmiej polecam. No właśnie, w czasach, kiedy gaśnica stała się symbolem... Mam ja tutaj coś dla szanownej redakcji. Tak, bardzo mnie cieszy, że ten element dekoracji tu jest eksponowany, a tu tutaj w miniaturze. A tutaj mam taki znaczek i niniejszym go szanownej redakcji wręczam. Dziękuję bardzo. Praktyczny upominek. No, ten myślę, że... No, tutaj w tę dziurkę myślę. Tutaj, a może poniżej ryngrafu. Troszeczkę poniżej ryngrafu z Matką Bożą. Tak, jakiś hierarchię jakoś zachowujmy. Tak. O. Właściwy porządek. Super. Mamy to. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był poseł... Grzegorz Braun. Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Wzajem. Zachęcam Państwa do oglądania naszych programów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA. Bardzo proszę o wsparcie finansowe, czy to darowizną na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu, czy też wpłatą 1,5% na konto i z adnotacją, którą podajemy w opisie do tegoż filmu. Również zachęcam do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej pod nazwą cep-sklep.pl, a tam zarówno książki naszego wydawnictwa, jak i wydawnictw zaprzyjaźnionych. Seria Jedynie Prawda jest ciekawa, gdzie są właśnie zarówno książki 3 dotyczące kulis II wojny światowej, w 2 są teksty Grzegorza Brauna. Ostatnie nasze książki w tej serii to książki o postaciach wybitnych i kontrowersyjnych z obozu narodowego. Książka, to jest akurat, przepraszam,
pierwsza książka o Piłsudskim i sanacji, czyli to nie o obozie narodowym, a ostatnie książki to książki o Bolesławie Piaseckim i Jędrzeju Giertychu. Oczywiście seria Gorące tematy, być może będą kolejne książki niebawem. To są książki pierwotnie wydane w latach 90. jeszcze XX wieku, ale zwłaszcza książka Hitler założycielem Izraela. Tu mam książkę o masonerii, a także książka o źródłach finansowych komunizmu, nazizmu. Cieszą się dużą popularnością. Polecam książkę Niebezpieczny Związek o polityce Izraela i Stanów Zjednoczonych, wzajemnych relacjach. Polecam książki dotyczące sytuacji międzynarodowej na Ukrainie, na wschodzie bez zmian, autor Henryk Pająk. Również Media Nienawiści, dotycząca, zwłaszcza w roku wyborczym, teraz bardzo aktualna, sytuacji Donalda Trumpa. No i oczywiście książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego. Różne tytuły mamy do nabycia, łącznie z książką najnowszą o dotyczącej Ukropolinu. W tej chwili akurat nie mam jej tutaj w studio, natomiast także książki poprzednie staramy się, żeby były w sprzedaży. Dziękuję bardzo, do widzenia, z Panem Bogiem.